Tak zamek warszawski wyglądał w XVIII wieku. Dawna zabudowa miejska, zwana dziś Starym Miastem, została odtworzona pieczołowicie na zabytkowej makiecie znajdującej się w Muzeum Historycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Na rynku stał wówczas ratusz, który znalazł się tam prawdopodobnie już w połowie XV wieku. Rozebrano go dopiero w roku 1817, kiedy uruchomiono w stolicy pierwszy wodociąg w 855 roku, na rynku stanął wodotrysk i pomnik syrenki Duta Konstantego Hegla. Pod koniec XIX i na początku XX wieku wokół pomnika królował jeden wielki bazar. Stare miasto za carskich rządów podupadało. Potem bazar przeniesiono najpierw tu, na szeroki Dunaj, a później wyprowadzono go poza mury. Od 1916 roku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości przystąpiło do zdecydowanych działań remontowych, przywracających zabudowie starówki dawny blask. Do 1938 roku zakończono nawet częściową rekonstrukcję murów barbakanu. Zadbano o detale architektoniczne. W 1939 roku starówka wyglądała już prawie tak, jak 100 lat wcześniej. Te zdjęcia rynku Starego Miasta wykonał wracający z oflagu słynny fotografik Antoni Anatol Węcławski. Na kolejnych, znajdujących się w zbiorach Muzeum Historii, na wystawie w Centrum Interpretacji Zabytku przy ulicy Brzozowej, widać, co zostało z Warszawy. Patrząc na te fotografie, łatwo zrozumieć, że z wojennej pożogi na Starówce ocalały tylko dwa domy. Na ekranie centrum wstrząsające porównanie. Te same miejsca przed i po wojnie. Stare Miasto postanowiono przywrócić do dawnej świetności. Odbudowę rozpoczęto od odgruzowania i zabezpieczenia tego, co zostało. Tak wielka rekonstrukcja zespołu miejskiego nie miała dotychczas precedensu na świecie. Kolumna Zygmunta stanęła wraz z uruchomieniem trasy WZ. Zdjęcia z tego okresu można zobaczyć zarówno w Centrum Interpretacji Zabytku, jak i na specjalnej wystawie przed Urzędem Ochrony Zabytków na Nowym Świecie. 60 lat temu pierwszy etap odbudowy został zakończony. To zdjęcia rynku wykonane przez Antoniego Anatola Węcławskiego już po odbudowie. Stare Miasto to jedyny w tej skali na świecie obszar zrekonstruowanej zabudowy miejskiej. Projekt odbudowy oparto zarówno na dokumentacji fotograficznej, jak i na dziełach malarskich, w tym słynnych obrazach Canaletta. Zrealizowano go z olbrzymią pieczołowitością, dbając o detale wszędzie, gdzie było to możliwe. W 1980 znalazło się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. www.um.warszawa.pl